Państwo, otwieram 27. sesję Rady Gminy Chojnów. Dzisiaj początek sesji wygląda troszeczkę inaczej. Na samym początku chciałbym przywitać serdecznie sołtysów naszej gminy. Witam Państwa serdecznie. Składa się to tak dlatego, że chcielibyśmy przede wszystkim chciałbym podziękować Państwu sołtysom za przygotowanie i prezentację wieńców, wszystkich balonów na Bożynkach, ale też i na Wysowianach. Serdecznie proszę Pana Wójta o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Drodzy Sołtysi. Niedawno, bo 11 września, obchodziliśmy wielkie święto naszej gminy. Były to coroczne Bożynki oraz 25-lecie samorządności gminy Chojnów. Była to wielka uroczystość, bo takie jubileusze wydarzyło się co rok. W związku z tym zorganizowaliśmy przy dużym wsparciu samorządu wsi Gliwice z panem sołtysem radnym Józefem Szumowskim na czele uroczystość w Gliwicach, która zgromadziła około 1500 osób. Radni ludzie, sołtysi, radni, wszystkie kadencje od początku istnienia samorządu gminnego. Impreza wypadła bardzo okazała. Pokazaliśmy, że jesteśmy razem, że dążymy do tego samego celu, żeby nasza gmina była coraz piękniejsza, coraz bogatsza. Przede wszystkim pokazaliśmy jedność. To jest ważne w dzisiejszych trudnych czasach. Z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim sołectwom gminy Chojnów, które przyszły z wieńcami, które prezentowały dorobek 25-lecia na stoiskach przygotowanych do tego. Za to wszystko Państwo dostaniecie podziękowania, dyplomy ode mnie, od pana przewodniczącego oraz nagrody finansowe. Nie są one może wielkie, ale w jakiś sposób tam nagradzają Państwa trud. Chociaż on jest bezcenny, nie da się go wycenić. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację 25-lecia samorządności gminy Chojnów, nasze dożynki. Dziękuję za pracę włożoną, za wsparcie rzeczowe, finansowe, naszym sponsorom, bez których myślę ta impreza nie byłaby możliwa do zorganizowania. Pogoda nam dopisała, to też bardzo ważne, bo można mieć wszystko, można się kosztować, natomiast jeżeli nie ma pogody, to impreza się zwykle nie udaje. Myślę, że wszyscy, którzy przyszli, bawili się dobrze, że każdy znalazł coś dla siebie. Pięknie, imponująco wyglądały nasze stoiska. Były podziwiane, naprawdę wszystkie były piękne. Dużo pracy Państwo włożyliście. Były one też różnorodne, bo od, nie wiem, powiedzmy, prezentacji lokalnych przysmaków, wyrobów, były też stare samochody. Także naprawdę ten wachlarz w naszej gminie atrakcji jest szeroki. Cóż, myślę, że impreza się udała. Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję radnym, panu przewodniczącemu za zaangażowanie, panu Józefowi Przyłódzkiemu i wszystkim organizacjom działającym na terenie miejscowości Niedźwiedzice. Dziękuję naszym sołtysom, członkom rad sołeckich, mieszkańcom, którzy też się angażowali, brali udział, sponsorom i wszystkim, którzy się przyczynili do tego, żeby to święto naszej samorządności oraz coroczne święto plonu mogło tak bogato wyglądać. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, ja w imieniu Rady Gminy oraz swoim własnym chciałbym tak samo podziękować wszystkim tym Państwom, którzy przyczynili się do tak wspaniałego święta, które obchodziliśmy 11 września, ale chciałbym podziękować też serdecznie i panu Wójtowi, a na ręce pana Wójta i wszystkim pracownikom, którzy też wykonali bardzo ciężką pracę, żeby to święto przygotować. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Bardzo proszę, panie Wójcie, wręczymy teraz podziękowania państwu sołtysom. Koleżanka, to kolega może wziąć.
Nowa Solectwa Kładówka, Zielonowice, do wykonywania szpiejska promocyjnego miejscowości pod rządem gminy 2016, podpisano przewodniczący Rady Wody Afrykowej gminy Andrzej Pysz. Nie ma przedstawiciela. Tytuł na Solectwo Rokitki. Zapraszamy Panią Sobę, Grażynę Zielińską, która aktywnie działa od wielu lat. Dziękuję Pani Grzegorz serdecznie. Zapraszamy sołtysa Solectwa Stupice, Pana Józefa Meja. Zapraszam również Solectwo Stary Łom, Panią Sołtysa Gabrielę Uczułę. Pomimo licznych obowiązków rodzinnych, jeszcze i zawodowych, daje radę jeszcze tutaj pomagać Solectwo i pracować naprawdę ciężko. Zapraszam Pana Tomasza Sawickiego, czyli podziękowanie dyplom. Dziękuję bardzo. Jeździmy tam do rajdzie, szlakiem naszej gminy, tutaj na naszych terenach. Myślę, że to będzie kontynuowane, bo Tomasz naprawdę na piękną pasę ją realizuje. Zapraszamy zmiany, nie ma oczywiście Pani Sobie, tylko że z pracy. Zamiast jest Pan Radny, już to wkłaga, myślę, że tu przekażę. Mamy Pan Państwa drogę, ale dzisiaj nie ma Pani Pani Pańskiej, niestety nie przekażemy Panu Komunikowi Świętą. Zapraszamy sołtysa Doliszowa. Dziękujemy za zaangażowanie. Zapraszamy sołtysa i radnego miejscowości Krzywa. Dziękujemy bardzo. Wysokie zaangażowanie. Zapraszamy Panią Wiesławę Brzodziel, sołtysa Biała. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, za to, że Państwo byliście z nami. No, były na pewno może jedno mówienie jakieś, ale myślę, że tu nie ma żadnej pretensji, bo komisja wybierała wieńce. No i nie wiem. Zapraszam, nie ma Państwa do Warszawy, ale jest nasza Pani Przewodnicząca. Bardzo ciekawe, że Pan Sotys nie uczestniczył, bo był w celach zdrowotnych w sanatorium. Natomiast żona się przystała też na piątkę. Jeszcze przejdziemy do obrad sesji. Bardzo proszę Pana Radnego Józefa Przyłódzkiego, gospodarza Dożynek i 25-lecia samorządu gminy Chojnów. Bardzo proszę Panie. Prosimy na ten model. Panie Radny. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie Wójcie. W imieniu organizatorów samorządu miejskiego Dożynice, Sołectwa, chciałbym podziękować Panu Wójtowi za przygotowanie, za samą oprawę. Chciałbym podziękować urzędnikom, którzy brali bezpośredni udział w przygotowaniu tej wspólnej pracy. Także bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Przewodniczącemu Rady Gminy, dziękuję Radnym wszystkim. Dziękuję sołtysom, Radom Sołeckim poszczególnych miejscowości. I dziękuję również mieszkańcom Niedźwiedziec, którzy
tak jak mogli, na ile było stać, przygotowali trasę, przygotowali te wieńce, wszystkie takie drobne rzeczy, które wnieśli są już na to, są już bardzo interesowane. Dlatego wszystkim dziękuję i wszystkim mieszkańcom gminy. Dziękuję bardzo. Jeszcze pani Renata Ostrobolska, bardzo proszę pani radna. Ja chciałam jeszcze zabrać właśnie głos, ale może troszeczkę z innej puli. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Chłopca. Może mężczyzny, zależnie jak się ci nasi panowie mówią, albo chłopiec, czy chłopiec, czy mężczyzna. Chciałam się w imieniu kobiet złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, siły, wytrwałości. To są mężczyźni. No i oczywiście wszystkiego najlepszego. Jeszcze muszę dodać. Pan stworzył mężczyznę po to, żeby się opiekował kobietą. Żeby stworzył rodzinę, ale myślę, że wspólnie naprawdę to nie byłoby, no nie byłoby rodziny, prawda? Kobiety muszą opiekować się swoimi mężczyznami, oczywiście pilnować, żeby sobie nie zrobili czegoś złego. No i my dzisiaj właśnie obchodzimy taki Międzynarodowy Dzień Chłopca. Czy mężczyzny, już tak jak powiedziałam. Może ja poproszę tutaj koleżanki moje. Przygotowałyśmy kosz z pierdów dla naszych panów. Żeby tak uświetnić już ten dzień, jak tak świątecznie zaczęliśmy, to coś na słodko mamy tutaj na naszym kanale. Dziękuję. Dziękuję.
Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Proszę kamerę skierować do siebie. Jeszcze jednego. Na drugą rękę. Na drugą rękę. Proszę. Wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie w imieniu tutaj wszystkich chłopaków, bo to dzień dzisiejszego chłopaka, podziękować Paniom, że pamiętały o nas. Dziękujemy Wam serdecznie. Wam też życzymy wszystkiego najlepszego. I obiecujemy, że na dzień kobiet się zrewanżujemy. I nie tylko. Będziemy o tym pamiętać. Dobrze, Szanowni Państwo, przechodzimy teraz. Tak, dobra, Pani. Przechodzimy już tutaj do otwarcia naszej dzisiejszej sesji. Jeszcze raz serdecznie witam wójta gminy Chojnów, pana Andrzeja Pysza, oficjalnie. Witam sekretarza gminy Chojnów, panią honorarę Tarek Malenkoś. Witam skarbnika gminy Chojnów, panią Ewę Michalak. Witam serdecznie naczelnika Wydziału Gospodarki, Planowania i Ochrony Środowiska, panią Małgorzatę Chojnicz-Smońską. Witamy serdecznie. Witam koordynatora Wydziału Inwestycji, pana Janusza Cygana. Jeszcze raz serdecznie witam państwa sołtysów. Witam gości na dzisiejszej sesji. Witam portal Chojnów.pl. Szanowni Państwo, stwierdzam, że na sesji zgodnie z listą obecności uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Sesja została zwołana w trybie zwyczajnym. Przed sesją odbyły się komisje stałe Rady Gminy. Dzisiejszy porządek obrad przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, informacja o działalności świetlic wiejskich w 2016 roku. Punkt czwarty, sprawozdanie wójta gminy z działalności międzysesyjnej. Punkt piąty, interpelacje, wnioski i zapytania. Punkt szósty, analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016. Punkt ósmy, przyjęcie protokołu nr 26/2016 z sesji dnia 26 sierpnia 2016 roku. Punkt dziewiąty, sprawy różne. Punkt dziesiąty, zamknięcie obrad. Bardzo proszę. Pan wójt gminy Chojnów, pan Andrzej Pysz. Chciałbym złożyć wniosek o przyjęcie dzisiejszego porządku obrad w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 2075-2015 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletnich zadań finansowych gminy Chojnów. Tym niemniej, że projekt uchwały jest już procedowany na komisjach uchwały Rady Gminy. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Czy są jeszcze inni chętni do zabrania głosu w sprawach w sprawie porządku obrad? Nie widzę. Proponuję, żeby ten punkt znalazł się w punkcie siódmym, podjęcie uchwał w podpunkcie pierwszym i brzmiałby ten punkt siódmy, podjęcie uchwał w podpunkt pierwszy w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 27. Numer 17/95/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Chojnów, a w podpunkcie drugim w sprawie zmian budżetu gminy Chojnów za rok 2016. Bardzo proszę o przegłosowanie tego przyjęcia, tego proponowanego projektu uchwały. Proszę, kto jest za tym, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został wniesiony do porządku obrad. Proszę o przegłosowanie teraz całego porządku obrad. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad w całości? Proszę o podniesienie ręki do góry.
Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do podpunktu trzeciego. Informacja o działalności świetlic wiejskich 2016 roku. Bardzo proszę pan koordynator Wydziału Inwestycji Jan Ostyga o przedstawienie informacji. Szanowni Państwo, Szanowni Radni, Panie Wójcie, ja dzisiaj postaram się tą informację, którą dla Państwa przygotowałem, odnieść się do tej działalności świetlic w zakresie wszelkiego rodzaju prac remontowo-inwestycyjnych czynionych w świetlicach. Nie wiem, czy mam też się odnosić do tego, jaka jest działalność prowadzona, nie wiem, bieżąca, bo nie za bardzo mam na ten temat rozeznanie, ale być może, że też pokrótce do tego nawiążemy. Dzisiejsza informacja na temat świetlic, mam nadzieję, że będzie krótka, dlatego że rezerwuję sobie więcej czasu na przyszłomiesięczną sesję, która będzie poświęcona inwestycjom w roku 2016. I tu z góry Państwu mówię, żebyście się uzbroili troszeczkę w cierpliwość. Zechcę więcej informacji przekazać w przyszłym miesiącu. Świetlice są jednym z elementów, czy jednym ze składników zadań remontowo-inwestycyjnych, które prowadzimy na terenie gminy. I jeżeli chodzi o zadania wykonywane w roku 2016, jednym słowem można ująć to tak, że trwa dalszy proces modernizowania i udoskonalania świetlic w poszczególnych sołectwach. Zauważam, że nasze świetlice przechodzą takie etapy przeobrażania się, etapy przechodzenia w różne stany. Był czas, który ja dobrze pamiętam, Państwo tutaj siedzący również na pewno pamiętacie. Był stan, kiedy świetlice, walczyliśmy o to, żeby były ławki na świetlicach, czy krzesła, jakieś stoliki, czasami z odzysku, żeby w ogóle było na czymś usiąść i się przy czym spotkać. Kolejny etap to były sanitariaty, bo pierwsza wersja była taka, że gdzieś tam była wygódka 20 metrów za świetlicą w krzakach, no i w trakcie wesela, sylwestra, czy gdzieś tam goście czy uczestnicy pokonywali nam te odległości bez względu na temperaturę i warunki atmosferyczne. Natomiast był taki czas w rozwoju naszych świetlic, gdzie zaczęto przywiązywać bardzo dużą wagę właśnie do zaplecza sanitarnego. Na dzień dzisiejszy, nie licząc świetlicy w Czernikowicach, praktycznie można powiedzieć, że we wszystkich pozostałych wioskach mamy ten problem, tą sytuację w cywilizowany sposób unormowaną. Więc sanitariaty, ubikacje, woda bieżąca. Oczywiście one są w bardzo różnym stanie, te zaplecza, ale żadne nie jest w katastrofalnym stanie. Więc to był taki drugi etap rozwoju naszych świetlic. Kolejny etap, który przechodziliśmy, jak mówię o latach poprzednich, to były zaplecza kuchenne, które kiedyś to były jakieś tam pakamery, komórki, w których były jakieś naczynia złożone i na tym koniec. Później był taki etap udoskonalania wyposażenia tych świetlic. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że znacząca większość świetlic jest wyposażona w bardzo fajne, bardzo funkcjonalne zaplecza kuchenne z bardzo dobrym wyposażeniem. Jak czasami widzę, będąc w terenie albo po fakturach, które padają w moje ręce, są to naprawdę profesjonalne sprzęty dające możliwość zorganizowania dowolnych imprez na odpowiednim już poziomie. O wyposażeniu jeszcze kilka słów powiem w późniejszym czasie. No i teraz moim zdaniem jesteśmy na kolejnym etapie rozwojowym. Otóż zaczynamy wyposażać nasze świetlice w takie dobra cywilizacyjne jak klimatyzacja, ogrzewanie, bo w wielu przypadkach te świetlice przez lata całe nie były ogrzewane albo były ogrzewane jakimś ogrzewaniem prowizorycznym typu jakaś koza, jakiś tam trociniak, jakiś tam dmuchawy i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj wchodzimy w następny poziom. Są to klimatyzacje, dwufunkcyjne urządzenia, które zimą mogą spełniać rolę nagrzewnicy, w lecie pełnią rolę klimatyzacji. Naprawdę już to są fajne, cywilizowane warunki. I tak krótko scharakteryzowałem drogę, którą przeszliśmy i etap, w którym jesteśmy w tej chwili. Właśnie ten etap, w którym jesteśmy w tej chwili, to jest doskonalenie tych świetlic do standardów XXI wieku. W
tym roku również wykonaliśmy kilka o różnym zakresie prac. Praktycznie w przypadku 14 świetlic były czynione w tym roku różnego rodzaju prace. Tak jak mówię, one miały bardzo różne zaawansowanie. W niektórych przypadkach, jak na przykład biała, była to kontynuacja działań, które zostały rozpoczęte kilka lat temu. Głęboka modernizacja, głęboki remont. Dzisiaj już mieszkańcy białej praktycznie robią lifting, kosmetykę. Poprawiają detale, żeby było jeszcze piękniej niż to mieli miesiąc temu, pół roku temu. Są też takie świetlice, gdzie załóżmy rzeczywiście w tym roku zamontowano klimatyzację. Takich świetlic jest kilka. Zamienice, że tak wspomnę, Goliszów, Jerzmanowice, Witków. To są te miejscowości, w których zamontowano urządzenia klimatyzacyjne. Ale są też miejscowości, w których zakres prac prowadzonych w świetlicach był naprawdę bardzo, bardzo szeroki. Nie wiem, czy jedną z największych metamorfoz przechodzi w tym roku świetlica w Groblach. Świetlica w Groblach w tym roku uzyskała, sfinalizowaliśmy roboty związane z wykonaniem ogrzewania. Tam akurat jest zainstalowany kominek z płaszczem wodnym i z nagrzewnicami. Rozwiązanie podobne do Biskupina. Także w tym roku zakończyliśmy wykonywanie ogrzewania świetlicy w Groblach. W tym roku wykonaliśmy modernizację zaplecza sanitarnego. Właśnie zaplecza sanitarnego, które naprawdę pozostawiało wiele do życzenia. W tej chwili jest na bardzo wysokim poziomie. Kafeleczki, schody, drzwi, wentylacje, biała armatura, naprawdę świetne zaplecze sanitarne. No i chyba jedna z ważniejszych rzeczy, elewacja świetlicy w Groblach uzyskała nowy wygląd, docieplenie plus oczywiście nowa faktura, nowa kolorystyka. Także świetlica w Groblach naprawdę wielki zakres robót i dzisiaj można powiedzieć, że jest to w dużym stopniu inna świetlica niż była do tej pory. Kolejna wioska, w której prowadzimy głębokie i dużo, daleko zaawansowane prace, to jest Stary Łom. Stary Łom, gdzie rozpoczęło się od nieszczęśliwej podłogi, ale przy okazji podłogi pociągnęliśmy troszeczkę ten remont głębiej. Została wybudowana nowa scena, gdyż tamta rozpadła się razem z podłogą. Została wybudowana nowa scena, przy okazji troszeczkę nabrudziliśmy, więc też pomalowano ściany. W dniu dzisiejszym, pani sołtys mi tutaj informowała, w dniu dzisiejszym w tej chwili trwają prace, już ostateczne, wykończeniowe prace związane z położeniem nowej wykładziny na podłodze. Nowa posadzka, nowa podłoga, nowa wykładzina. Dzisiaj firma rozpoczęła pracę instalacyjne. Więc w Starym Łomie również bardzo duży zakres robót wykonany. Podobnie sytuacja się ma w Osetnicy. Bardzo głęboki remont związany z remontem całego zaplecza kuchennego, sali głównej, korytarza wejściowego, częściowa wymiana instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, podwieszenie sufitu, nowe ściany, nie nowe, ale malowanie i nowy wygląd ścian. Także bardzo głęboki zakres robót w Osetnicy. Również w Osetnicy. Bardzo ważne prace zostały wykonane w Dobroszowie i w Okmianach. Bardzo ważne prace związane z pokryciem dachowym. W przypadku Okmian jest to renowacja całego pokrycia dachowego, które tam jest, uzupełnienie braków, konserwacja, jednym słowem taki kapitalny remont pokrycia dachowego. Natomiast w przypadku Dobroszowa jest inne pokrycie, tam było pokrycie papą, no które no, wiadomo, że co jakiś czas odzywała się papa, że trzeba ją naprawiać. Decyzją samorządu wsi zostało wykonane pokrycie z blachy. Jest to, mówię, bardzo ważny zakres robót pozwalających na wiele lat zabezpieczenie tego budynku z zewnątrz. Również w Jerzmanowicach trwały duże prace, były mocno zaawansowane duże prace. Tam, tak jak już wspomniałem, zamontowano klimatyzację, dokonano renowacji drzwi wejściowych. To nie jest śmieszny punkt, bo w wielu świetlicach są to drzwi jakieś tam płycinowe, nowe i tak dalej. W przypadku Jerzmanowic to są stare drzwi, ciężkie, dwuskrzydłowe drzwi,
które aż grzech byłoby wymieniać i zostały poddane renowacji. No to będę fachowo, to bardzo fachowo firma zrobiła. Bardzo ładnie teraz wygląda to wejście. Ciężkie, okute drzwi, zupełnie w nowym wyglądzie. No i przepraszam, jeszcze podłogę wykonaną w Jeszmanowicach. No i przy okazji, no może nie przy okazji, tylko jednocześnie zostało wykonane pokrycie dachowe. Dlaczego mówię przy okazji? Bo tam w tym budynku jest oprócz świetlicy, jest jeszcze 4 lokatorów i wspólnymi siłami, wspólnymi kosztami wymieniliśmy całe pokrycie dachowe. Jednym słowem, gmina zapłaciła proporcjonalnie do swojego udziału za koszt tego pokrycia dachowego. Ci lokatorzy, którzy tam mieszkają, pokryli pozostałą część. Na dzień dzisiejszy piękny dach z dachówki ceramicznej, naprawdę elegancko wyglądający. Również w Rokitkach trwały prace, tam głównie pani Sołtys i ekipa remontująca skupili się na zapleczu kuchennym, na magazynku i dostosowaniu do odpowiednich standardów tych pomieszczeń, włącznie z instalacjami wodnymi. Zakończyliśmy już definitywnie budowę świetlicy na kolonii Kontaja. Co prawda świetlica jako świetlica została zakończona budowa wcześniej, podobnie jak w Strupicach. Niemniej jednak w przypadku kolonii Kontaja do wykonania jeszcze pozostało zagospodarowanie terenu. Droga dojazdowa i parking przy świetlicy. I ten element robót został wykonany w tym roku. Praktycznie w przypadku świetlicy na kolonii Kołłątaja nie mamy już nic do zrobienia, chyba że pan sołtys Sawicki coś jeszcze sobie tam zaplanuje, to oczywiście wrócimy do tematu. Natomiast zakres, który wynikał z pozwolenia na budowę, został zakończony. To, co ja teraz się nagadałem, to wszystko jest, oczywiście musi być poparte środkami finansowymi. Bez tego, no niestety, nie ma możliwości wykonania niczego. I tak w roku 2016, w tym roku, na te cele, o których mówiłem, wydaliśmy 243 tysiące złotych. Więc oprócz tego, że tak jak mówiłem, trwa proces modernizowania, przeistaczania tych świetlic, to trwa kolejny proces systematycznego finansowania świetlic. I to ten proces trwa już od kilku lat. I widać tendencję, że jest ona podtrzymywana. Zarówno pan wójt, jak i państwo radni zauważacie taką konieczność i znajduje to odzwierciedlenie w budżecie. Więc wydano 243 tysiące na same remonty, a ponadto wydano około 50 tysięcy złotych na wyposażenie. Na wyposażenie, to są te naczynia, o których mówiłem, profesjonalne lodówki, patelnie elektryczne, grille elektryczne, samowary do wody. No już nawet nie jestem w stanie wymienić wielu rzeczy, bo nawet się na tym nie znam, jak eleganckie i potrzebne rzeczy są kupowane do świetlic. Na ten cel poszło około 50 tysięcy. Razem rzecz biorąc, łącznie około 300 tysięcy złotych z budżetu gminy zostało zainwestowane w świetlice. W tym roku udało się również dwa zadań, które wymieniłem, udało się wesprzeć środkami zewnętrznymi. Do ocieplenia świetlicy w Groblach i dach na świetlicy w Dobroszowie. Te dwa zadania uzyskały dofinansowanie w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi i otrzymaliśmy dotację w wysokości 22 185 zł na te dwa zadania. Jest to około połowę wartości wydanych pieniędzy na ten cel. Jeżeli chodzi o działalność, to co mówiłem na początku, że skupię się na sprawach technicznych, remontowych, natomiast jeżeli chodzi o działalność, mi się wydaje, że w dalszym ciągu pozostawia ona wiele do życzenia. Dlaczego? Skoro tyle inwestowanych jest pieniędzy i tak udoskonalone te świetlice, fajnie by było, gdyby te świetlice żyły, gdyby one tętniły życiem, żeby one były udostępniane ogólnodostępne dla społeczności, dla mieszkańców, dla młodzieży, dla kół, stowarzyszeń, organizacji społecznych, które funkcjonują na wioskach, żeby były punktem, właśnie takim centrum rozrywki i kultury w danej wiosce. Ja nie twierdzę, że tak nie jest. W wielu przypadkach tak właśnie to wygląda. W wielu przypadkach te świetlice żyją, ciągle coś w nich się dzieje, aktywnie mieszkańcy w nich spędzają czas. Natomiast niestety w wielu przypadkach one są otwierane 3 razy w roku. Raz na zebranie z wójtem gminy,
raz na zebranie w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego i raz na opłatek albo Sylwestra. I tu szkoda, jest wielki żal, że one nie tętnią życiem na co dzień. Także, tak jak mówię, są świetlice, które rzeczywiście spełniają tą funkcję i są ciągle, w nich coś się dzieje, natomiast są też takie, które no, stoją w części, w dużej części puste i tutaj marzyłoby się, żeby również w tych świetlicach życie wyglądało i aktywność i ich wykorzystanie troszeczkę inaczej. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, jeżeli chodzi o ich wykorzystanie. Te świetlice nie powstały po to, żeby być miejscem organizacji wesel. Nie jest ich głównym celem i głównym przeznaczeniem organizacja wesel. Fajnie by było, żeby wesela, które organizują tam mieszkańcy, czy obojętnie kto, były formą nawet dofinansowania tej działalności. Natomiast fajnie by było, gdyby młodzież, dorośli, mieszkańcy danej wsi w sposób aktywny mogli i chcieli korzystać z tych pomieszczeń. Być może, znaczy na pewno sołtysi mają głębszą wiedzę na temat wykorzystania tych świetlic. Być może, że nasz dział promocji kultury również ma większą wiedzę na ten temat, że one są wykorzystywane bardziej szczegółowo niż ja tutaj opisywałem. Ja tylko tak powierzchnie życzyłbym sobie, żeby były bardziej tętniące życiem i bardziej otwarte na mieszkańców niż są do tej pory. Tyle ze swojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo, panie koordynatorze. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, panie przewodnicząca, Renato Ostrożąca. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie wójcie, panie koordynatorze. Z tego, co pan tutaj powiedział, bardzo dużo właśnie pieniędzy z Funduszu Sołeckiego czy z Funduszu Obywatelskiego zostało na remonty świetlic. Życzyłabym sobie, żeby jak najdłużej można było dysponować Funduszem Sołeckim czy Funduszem Obywatelskim, żeby można było jeszcze pozyskiwać pieniądze dodatkowe na te świetlice, bo naprawdę no, przemieniają się one w coś dobrego. Naprawdę, jak pamiętam naszą świetlicę i te wychodki rzeczywiście na zewnątrz, teraz mamy, zmienia się nasza świetlica bardzo, bardzo ładnie. Choć jest jeszcze wiele do życzenia, a to pewnie pan o tym dobrze wie i się zgłosimy w najbliższym czasie i powiemy, o co nam chodzi, ale naprawdę no, cieszę się, że w takim kierunku właśnie te fundusze sołeckie, pieniądze z budżetu gminy są przeznaczane, że nie są gdzieś tam marnowane i dziękuję bardzo za to, za oczywiście dopilnowywanie tego. I sołtysom gratuluję, że jednak potrafią właśnie zadbać o przeznaczenie budżetu z Funduszu Sołeckiego czy z budżetu obywatelskiego i najbardziej właśnie jak najbardziej w te świetlice, że takie piękne one są. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze chętni? Bardzo proszę, pan radny Ryszard Dudek. Panie wójcie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja bardzo dziękuję za te informacje. Wiemy, ile nas kosztują te świetlice, a chciałbym dopowiedzieć, że w czwartym kwartale wspólnie z członkami Komisji Kultury chciałbym się wybrać właśnie, odwiedzić wszystkie świetlice i porozmawiać z gospodarzami na temat wykorzystania tych świetlic. Dziękuję. No, bardzo proszę, czy jeszcze są chętni do dyskusji? Proszę bardzo jeszcze pani przewodnicząca. Mogę tutaj pana zapytać, może troszeczkę odbiegnę od tematu. Chodzi o wnioski składane z ubiegłego roku o wiaty, które miały być wykonywane z Funduszu Obywatelskiego, czy pan sobie na to pan, bo na razie nie ginąć, żeby coś się działo. Tak, oczywiście, że wiem. Państwo dokładnie sobie zdajecie sprawę, że budżet obywatelski u nas wystartował troszeczkę późno, nazwijmy to, jeżeli chodzi o pewne procesy, bo gdyż to miało miejsce maj, czerwiec. Natomiast musicie też Państwo o tym wiedzieć i fajnie, że ten temat jest poruszony. Wiele inicjatyw, które Państwo zgłosiliście w ramach budżetu obywatelskiego i które znalazły uznanie u Waszych mieszkańców, wiele tych inicjatyw wymagało formalizacji prawnej.
nam się bardzo często wydaje, czy Państwu też się wydaje, bardzo często decydując się na coś, a to tylko wiatra, albo to tylko lampa, albo to tylko coś. Prawo budowlane i przepisy administracyjne są nieubłagane. I na przykład na te wiatry, o których tutaj jest mowa, na te siłownie zewnętrzne, o których też w kilku wioskach są zaplanowane, na place zabaw, o których też wiele się pojawiło, na wiaty, o których tutaj mówimy, wszystko to podlega zgłoszeniu do starostwa. Więc musieliśmy wykonać stosowną dokumentację. Oczywiście dokumentacja to jest duże słowo, bo to są uproszczone przez to szkice, analizy, opisy, ale trzeba było skompletować dokumentację, dokonać zgłoszenia w starostwie, uzyskać zgodę na postawienie tych obiektów, a to ja mówię o tym 40 sekund, a w życiu to jest około 40-50 dni do wykonania. I to mamy już za sobą. Oczywiście mamy ten proces za sobą, wszystko mamy już zalegalizowane. I teraz znowu weszliśmy w następny proces. Wiata w Dobroszowie, wiata w Konradówce, przepraszam, w Gołaczowie, wiata jeszcze gdzieś w którejś wiosce, już nie pamiętam której, w Osetnicy chyba, w Zamienicach. I teraz, patrzcie, już mamy 4-5 wiat. Jedna wiata to nie problem, ale 5 wiat to wchodzimy w procedurę zamówień publicznych. Więc musi się odbyć cała procedura zamówień publicznych, wyłonienia dostawcy, wykonawcy i jesteśmy właśnie w tej chwili na tym etapie. Jesteśmy na tym etapie, że wystosowane zostały zapytania do firm, które się zajmują tego typu działalnością, czy złożyły nam oferty na te wiaty. Jest to zapytanie zbiorowe dotyczące wszystkich miejscowości, w których wiaty mają powstać. I po wyłonieniu wykonawcy będziemy precyzować już konkretnie, bo gdzieś tam w jednej miejscowości jest 4 na 5, w drugiej jest 6 na 3, w trzeciej jest 3,5 na 4,8, więc będziemy musieli to w jakiś sposób znormalizować, później nie zrobić. Ale odpowiadając Pani Radnej, proces wyłaniania wykonawcy na te wiaty trwa. Przypuszczam, że przełom października, listopada zostaną wykonane. Ale proszę się nie obawiać, one będą wykonane. Proszę? Podobna sytuacja się ma z lampami. Właśnie. Podobna sytuacja ma się z lampami i tutaj również krzywa, rokitki, nie wiem, ktoś tam jeszcze chyba. Mówimy o lampach solarnych, tak, panie radny? Mówimy o lampach solarnych. Tak jest. W tej chwili trwa proces wyłaniania wykonawcy tychże lat. Troszeczkę może, to mówię, te procedury papierkowe i muszę o tym powiedzieć, inne niesamowicie ważne rzeczy, które mieliśmy do wykonania, mówię o wydziale, powodowały, że nie mieliśmy się też kiedy zająć tak dokładnie tymi rzeczami, więc robiliśmy to gdzieś tam przy okazji, ale jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawców, więc lampy, podobnie jak wiaty, październik, listopad powinny być. Niech mieszkańcy się uzbroją w cierpliwość, ja wiem, że tutaj radny teraz ma niecierpliwych mieszkańców i kiedy się zaświecą, i kiedy się zaświecą. Aha. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze Pani Przewodnicząca. Arbinki w niedzielę kupiłyśmy na dożynkach w Konradówce i jestem normalnie pełna podziwu, zachwytu, bo tam jest wiata, która może służyć jako naprawdę dużą imprezę można tam zrobić. Można zrobić dużą imprezę rzeczywiście i taka też była naprawdę. I kominek, i podłoga posadzka, coś przepięknego, naprawdę jestem pod wrażeniem i takiej też sobie życzę. Niestety muszę Panią Radną rozczarować i zasmucić. Konradówka swoją wiatę stawiała 4 lata, albo i 5. Więc 5 lat budżetów sołeckich gromadzonych na ten cel to są dziesiątki tysięcy, a nie 8 czy 9 tysięcy, które Państwo macie. Za 8-9 tysięcy to można postawić taką wiatę, że 4 osoby wejdzie i trzeba uważać, jak też pada, żeby na plecy nie napadało. No niestety, ale takie są realia. Ta wiata w Konradówce autentycznie to chyba i radny, i pani sekretarz, która była w tamtych czasach, sołtysem potwierdzą, że to jest kilka lat roboty. Dobrze. A coś efekt jest przewidziany. Tak jest, oczywiście. Ale tak założyli sobie od początku to założyli. Chciałam zapytać tylko, jaki jest koszt lampy solarnej? Lampy solarnej? Nie wiemy, ale nie chcemy przed rozstrzygnięciem uforować, no ale to będzie przedział, nie wiem, około 5-7 tysięcy złotych. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze chętni do zadania pytań panu koordynatorowi?
Nie widzę chętnych. Dziękuję bardzo pani Dorg za informację złożoną. Przechodzimy do punktu 4. Sprawozdanie wójta gminy z działalności międzysesyjnej. Państwo radni otrzymaliście sprawozdanie. Bardzo proszę, otwieram dyskusję nad sprawozdaniem. Ja jestem na sesji. Zaraz przyjdę na górę. Nie widzę chętnych do dyskusji. Przechodzimy do punktu 5. Interpelacje, wnioski i zapytania. Bardzo proszę o zadanie interpelacji, wniosków i zapytań. Bardzo proszę pani przewodnicząca Renata Ostrowska. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie wójcie, mam taką interpelację. Zarosły drogi gminne między Dobroszowem a Goliszowem. A muszę powiedzieć, że tamtędy jeżdżą dzieci do przedszkola do Goliszowa i nawet doszło, mogło dojść do małej kolizji, a dzięki Bogu nie doszło, nawet nasz wóz gminny z samochodem osobowym tam zderzyć. Także bardzo proszę o wycięcie tych zakrzaczeń. Mogą też to wykonać mieszkańcy, bo tam są takie dosyć duże drzewa. To chyba musiałabym uzyskać zezwolenie na wycięcie innych mieszkańców. Ale wiem też, bo ostatnio u nas pan Szapował wycinał krzaki, także czy on by w dalszym ciągu mógł takie zadania wykonać. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pani Małgorzata, pani radna Małgorzata Blechacz. Panie przewodniczący, wójcie, szanowna rado, ja chciałam podziękować w imieniu mieszkańców naszej uliczki, bo tak ich nazywamy, za drogę, która powstała. To jest taka radość, słuchajcie, jakby wygrałeś w Solotka, ale teraz powstał nowy problem. Zwracamy się z prośbą o postawienie lustra, bo jadąc od drogi Jerzmanowic, skręcając tą drogę, wczoraj doszłoby do małej kolizji. Dlaczego? No bo ludzie jadą, bo droga jest no tak prościutka. No i jadąc właśnie od Jerzmanowic, gdyby objechali krzyż, no ale tego nikt nie robi. Droga jest skracana, no i przydałoby się tam lustro. No. Powstałby taki bałagan jak tutaj, co? Nie, zakaz gwiazdy nie. Nie, bo tam słuchaj, jadą traktory, ale dobra. Ja myślę, że lustro tą sprawę rozwiązało. I druga sprawa, ja ponawiam interpelację. Ja prosiłam na początku wiosny, żeby uzupełnić pęknięcia, które powstały na drodze wzdłuż Jerzmanowic. Wprawdzie nie było zimy, ale te pęknięcia powstały. I teraz słuchajcie, teraz powstaje drugi problem. Bo tak, drogę mamy tutaj. Droga, proszę pan koordynator, nie wiem, nie ma. Widział, jaka była sytuacja. Bo ja zwracałam się z prośbą, żeby zrobić drogę ze zjazdu z tej krajówki. Wiadomo, że nie można, ale tam w ogóle był taki, już nie będę tutaj przypominała, bo już chcę się sama denerwować. No i teraz samochód ciężarowy jechał tą drogą, skręcał na tą drogę z głównej, na tą żwirówkę i słuchajcie, tam doszłoby do takiej kolizji. Zresztą jak ktoś jedzie do Bolesławca, to niech zobaczy, tam ślad przed tą żwirówką jest. Tam po prostu musiał się chyba ktoś zagapić, bo w ten czas słońce nie bierze, żeby nie widział, że ta ciężarówka skręca. I teraz jest tak, pęknięcia powstały. Wszystkie samochody ciężarowe, które jeżdżą do osiedla, które miasto stworzyło, zresztą to na moją interpelację, ale to znaczy na moim, bo tam też mam stawiany dom, ale mi to chodzi. Po prostu tam nie ma drogi i wszystko będzie jechało przez Jerzmanowicę. Jeżeli my nie uzupełnimy tego, panie wójcie, za niedługo będziemy musieli robić drogę wzdłuż całych Jerzmanowic, bo z głównej nie można zjechać. Moje dwie ciężarówki, bo tam stała policja nie pozwalała wjeżdżać na drogę do Jerzmanowic. Zaczęli zjeżdżać ze żwirówki tam właśnie, z głównej i droga się zapadła.
dzięki Bogu, że tą drogę mam zrobioną. Panowie, którzy robili te kamienie, które tam żeśmy nasypywali co rok, zostały wywiezione na tą drogę, ale tam ciężarówki nie mogą jeździć. Ja nie wiem, to jest taka sytuacja patowa. Bo po prostu no ludzie się budują, nie będziemy mogli im zabronić, bo oni nie mają co będzie jeździć. Także to tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo pani radnej. Bardzo proszę pan radny Krzysztof Baszczyn. Szanowny panie przewodniczący, szanowni panie wójcie, szanowna rado. Ja mam interpelację w sprawie zakupu kręgów do przepustu na drodze gminnej, to jest tam na Dolnej Białej, na tym zbiorczym rowie, to jest taki ruch, który wymaga kręgów mniej więcej w chwili 100. No i w czasie akcji taką już dziwnej, no zapadł się jeden krok, chyba trzy są pęknięte, tam oglądaliśmy to i wymaga to dość pilnego, dość pilnej naprawy. Mieszkańcy zadeklarowali, że oni zrobią to sami, chodzi tylko o zabezpieczenie kręgów. I następna interpelacja, właściwie uzupełnienie interpelacji z 25 maja, to jest interpelacja o zmianę organizacji ruchu na drodze stawowej. No, skontaktował się ze mną urzędnik ze starostwa i doszliśmy do wniosku, że nie będę składał nowej interpelacji, tylko uzupełnię tą interpelację z maja o podpisy mieszkańców, którzy po prostu no, są za tym, żeby tą organizację tam zmienić, no, z różnych przyczyn, a przede wszystkim z takiej, że to jest powiedzmy to ograniczenie, które tam jest niezasadne. Nie ma, mam nadzieję, że tak powiem, że powiat to dojdzie do tego samego wniosku, tam jeszcze chodzi o analizę od policji, czy tam były wypadki i tak dalej, i tak dalej. Oto jestem spokojny, żeby tych wypadków nie było. No i myślę, że to już sprawa się tego uda szczęśliwie załatwić, ale mimo wszystko wolałbym te podpisy złożyć, żeby tylko było wiadomo, że to nie jest jednoosobowa inicjatywa, tylko nie spowarcie. To wszystko dziękuję. Dziękuję bardzo panie radny. Bardzo proszę pan radny Mieczysław. Panie przewodniczący, szanowna radna, ja jesteśmy przy drogach, to będziemy dalej jechali z tym tematem. Ja mam drobną interpelację, chodzi o malowanie pasu w szkole podstawowej w Kupianach oraz na przejściu koło posesji pana Paducha oraz postawienie znaku drogowego z napisem Kupiany z strony Szczalni ścieku Kupiana. Bo z tamtej strony ludzie jadą i mają problemy, gdzie jest miejscowość. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Pan radny Ryszard Tajka. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ani nie interpelacja, ani wniosek, tylko te pytania. Dotyczy, szanowny panie wójcie, czy wysoka rado, tego takiego dziwnej zmiany w organizacji ruchu tutaj przy dworcu, czy wiadukta. Nie wiem, komu ona ma służyć i czemu ona ma służyć do czego, bo na pewno jest to olbrzymie utrudnienie. Czy ta organizacja ruchu, która była do tej pory, naprawdę się sprawdzała? Pierwszeństwo miały pojazdy jadące tu od ulicy Lubińskiej i z Żobitek z Kociakowa. Bo tam chodzi o te ciężarówki, zapewne podejrzewam. Ale teraz co zostało zrobione, wspomnę objazd tej wysepki dla tych, którzy skręcają tutaj na Kociany czy do urzędu gminy, no to jest galimatias. Ja wczoraj już widziałem, czy ten objazd jechałem kilka razy, ale już rutynowo ciak pod prąd, bo też jechałem, co ja zrobiłem. No, ale no nie wiem, kto to wpadł na taki jakiś pomysł, czy to starostwo powiatowe, broń Boże, nie żebym się czepiał. Nie, to jest krajowo-wojewódzka. Z kim to było konsultowane, czy w ogóle to było konsultowane, czy ta decyzja została podjęta gdzieś tam za biurkiem, może w województwie, czy gdzie tam, ale naprawdę jest to olbrzymie utrudnienie i hamowanie, wręcz hamowanie ruchu. Naprawdę. Ta zmiana organizacji hamuje ruch tutaj właśnie w tym miejscu. To, co było do tej pory naprawdę było piękne, że tu duże pojazdy nie jeżdżają, bo jest 3,5 tony,
muszą jechać na rurki. Ja nie wiem, czy to jest do odkręcenia, czy pan burmistrz, pan nie wie, panie wójcie, czy pan burmistrz też coś, jaki oni mają pogląd na to? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jednak Bidzielicze działają. Ale trochę komunistycznie. Jeszcze jedna sprawa. Jadę tu kiedyś u nas przez kolędówkę. No wiadomo, w lewo, prawo, tam tych zakrętów jest kilka. Stawiają znak ludziom, żeby ludzie wiedzieli, że tam są zakręty. Pierwszy w lewo, drugi w prawo, czy odwrotnie, pierwszy w prawo. Przecież to jest wyrzucanie pieniędzy na litość boską. Przecież taki znak, ileś to kosztuje. Kto wpadł na takie pomysły, żeby stawiać w szansę te kręty? Wszyscy wiedzą, kto tam jest. Nie, trzeba zapytać, przy Kolinowie trzeba dodać tam do, na końcu kręgi tutaj, bo jakby nikt nie wiedział, że tam są te kręty. Wszyscy rzucali pieniędzy w błoto. Droga powiatowa. I nie, żeby się czepiał, powiem Boże, bo teraz chcę powiedzieć coś pozytywnego. Bardzo dobrze, bo od dłuższego czasu ta droga, która tutaj pod Piotrowic, gdzieś pod wysokości dawnego ośrodka doradztwa rolniczego w kierunku osadnicy była tak zarośnięta krzakami, te rowy były zdewastowane, teraz zostały odbudowane, krzaki powycinane w kierunku osadnicy i bardzo dobrze, myślę, że to należało się zrobić już dawno temu. Zresztą Ania też tam na pewno codziennie kilka razy tam jeździ i tu słowa pochwały. Ja po prostu za głupotę pewne rzeczy nazywam po imieniu. Jeśli ktoś robi głupstwo, jeśli ktoś robi coś dobrze, trzeba tu tego pochwalić i nagrodzić, prawda? Bo to nie jest w ogóle przebijanie się. Dobrze, ale to już tyle. Jeszcze jedne słowa też pochwały od naszego ostatniego wydania Wiadomości Gminy Chojnów. Myślę, że takiego wydania, jak tutaj jest, prawda, w takiej formie, kolorowe, dużo fotografii, informacje, to nie jeden cennik do powierzchni wojewódzkiej, by się powiedzmy nie może pochwalić takim wydaniem. No, naprawdę, tutaj kolega radny musi nie przeczytać, już trochę poglądać, ale naprawdę piękne fotografie, wspaniałe wydanie, panie wójcie, i myślę, że duże słowa tutaj do uznania i pochwały pod adresem biura promocji, zresztą całej gminy tutaj, całemu urzędowi. No proszę, i do Żylek, to prawda, i z wszystkich imprez czy uroczystości, które się na terenie naszej gminy działy i odbywają, można się tutaj w tym wydaniu dowiedzieć. I nie tylko w tym ostatnim wydaniu, od dłuższego czasu na trasie ta gazetka jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie radny, bardzo proszę, pani przewodnicząca Renato Ostrowolska. Ja jeszcze jedno pytanie, panie wójcie, chciałam zapytać o równiaki, czy w ogóle jeździ? Nie, nie wiem, czy jest sucho, ale po prostu... Tak było dużo w tym sprawozdaniu, że nie doczytałam. Przepraszam, ale w Dobruszowie na pewno nie była. A są takie dziury na tych drogach gruntowych. Tak, mamy zrobione drogi. To bardzo proszę, żeby to jechało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę jeszcze pani radna Małgorzata. A ja jeszcze się chciałam zapytać, czy pan szapował będzie wykonywał pracę, które chodzi mi o usunięcie tych zakrzaczeń, czy nie? Na drodze, na drodze gminnej, która jest, bo wiem, że u nas miał tam w zeszłym roku, ale coś tam nie wyszło. Czy w tym roku też będzie to dalej prowadzone? Dziękuję bardzo. Widzę, że interpelacje przerażają się w sprawach różnych. Przechodzimy do spraw różnych, ale to będzie mniej w sprawach różnych. Bardzo proszę Cię jeszcze Pan Radny Ryszard. Panie wójcie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja bym chciał poruszyć sprawę zabytków. Sytuacja zmusza mieszkańców teraz coraz częściej do gruntowych remontów swoich budynków.
i nieraz już po czasie, czy w ostatniej chwili dowiadują się, że dany budynek to jest zabytek i wszelkie prace trzeba po prostu wspólnie z konserwatorem robić. Czy można by było załatwić na przykład, żeby sołtys, czy konkretny właściciel dostał taką informację na przykład ze starostwa, że ma na stanie zabytek? Ja już odpowiadam. Wydział teraz Kultury i Promocji dysponuje listą zabytków i chorób, są tam i obiekty użyteczności publicznej, także prywatne domy są tam wymienione i to nie ma nic na przeszkodzie, żeby pobrać po prostu, czy pani sceluje na przykład teren miejscowy, żeby coś takiego miało. To jest i nie, to trzeba się po to udać. To, bo ja, drodzy Państwo, ja też powiem tak, no chyba jak ktoś mieszka w takim starszym domu już, nie, no to sobie też zdaje z tego sprawę, że gdzieś tam lat już ma jakieś z początku wieku, to jest zabytki. A do tej pory jednak to było robione różnie, bo no, ktoś może nie chciał wiedzieć, że mówię sobie. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa jest chętny? Interpelacja jako zabranie głosu. Ja swoją interpelację złożę na piśmie. Nie jest żadna tajemnica w sprawie drogi w Rodzickach, ale będzie złożona na piśmie. Jeżeli nie ma chętnych w sprawie interpelacji, przechodzimy do punktu 6. Analiza wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku. Bardzo proszę panią skarbnik, panią Ewę Michalak o złożenie krótkiej informacji. Na dzień 30 czerwca zamknęliśmy się deficytem w kwocie 1,022,503,31 przy przewidywanym 2,920,239. Dochody, jakie uzyskaliśmy w pierwszym półroczu, wyniosły 17,958,964,43 zł. Stanowiło to 52,95% planu. Natomiast jeśli chodzi o wydatki, wydatki zrealizowaliśmy 51,93% i wyniosły one 18,981,469,74 zł. Dość duże wykonanie mieliśmy po stronie dochodów bieżących, a to głównie za sprawą odzyskania VAT-u, który stanowi dochód bieżący gminy. Oraz wpływy z tytułu podatków, opłat, tutaj mam na myśli podatek od nieruchomości, gdzie uzyskaliśmy 58,4% planu. Jeśli chodzi o wydatki bieżące, wykonaliśmy je w 53,30% i wynosiły 15,458,361,78 zł. W tych wydatkach bieżących dość znaczną pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki i wynosiło 5,382,987,50 zł. W pierwszym półroczu zaciągnęliśmy zadłużenie w wysokości 3,046,279,57 zł, przy czym było to zadłużenie głównie w rachunku bieżącym. I mogę dodać, że na dzień dzisiejszy na bieżącym nie mamy już tego zadłużenia. Mamy zadłużenie tylko z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, które otrzymaliśmy na realizację dwóch zadań, a mam tu na myśli zadanie kanalizacja w Rodzicach i kanalizacja w Rodzicach, gdzie dostaniemy jeszcze w następnym półroczu dotacji. Jeśli chodzi o zadłużenie, to kwota zadłużenia na 30 czerwca wynosiła 11,302,214,57 zł, łącznie z tym zadłużeniem w rachunku bieżącym. Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne zrealizowaliśmy 44,96%. Głównie dotyczyło to zadanie inwestycyjnego budowa kanalizacji w Rokitkach i zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich. Fundusze sołeckie zostały zrealizowane w 51,43%. Na zadania bieżące wydaliśmy w ramach funduszy sołeckich 128,059,27 zł. Natomiast na wydatki majątkowe 65,343,82 zł.
jeśli chodzi o sołectwa, które praktycznie już wykonały te zadania w ramach planowanych zadań, to głównie tutaj Zamienice, Michmów, Czernikowice, Jeszmanowice. Na razie jeszcze, na, ja mówię o uroczu, oczywiście na dzień dzisiejszy, też się inaczej kształtuje. Na dzień dzisiejszy, na 30 czerwca Kołaczów jeszcze to nic nie wykonał. Budziwojów bardzo mało, ponieważ tam nie zwiedził. Ale to jest stan na 30 czerwca. I to tak ogólnie, chyba że macie Państwo jeszcze jakieś szczegółowe pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Skarbcie, bardzo proszę, otwieram dyskusję. I widzę chętnych do dyskusji, bardzo proszę, dziękuję panu skarbnik, bardzo proszę przewodniczącego Komisji Budżetu o opinię wykonanego budżetu za pierwszy półrocze 2016. Bardzo proszę pan przewodniczący radny Jan Kuzowski. Opinia w sprawie wykonania budżetu za pierwszy półrocze 2016. Komisja po szczegółach zapoznała się z zarządzeniem nr 5737/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 w sprawie informacji z wykonania budżetu minimalnego w pierwszym półrocze 2016 pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze postaram się Państwu przedstawić uchwałę nr 2237 o danym 2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 29 września 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Chorów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chorów za pierwsze półrocze 2016 roku. Skład tej komisji, skład orzekający wydaje opinię pozytywną o przedłożonej przez Wójta Gminy Chorów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chorów za pierwsze półrocze 2016 roku. Podpisane przewodnicząca składu orzekającego magister Wiesława Grajewicz. Czy są uwagi do tego punktu? Czy ktoś by chciał zabrać głos? Nie widzę chętnych. Zarządzam 10-minutową przerwę obrad. Wznawiam obrady po przerwie. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwał. I podpunkt pierwszy jest w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 1795/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów. Przypominam Państwu radnym i Państwu, że projekt uchwały był omawiany na komisji przedsesyjnej. Radni nie wnosili uwag żadnych. Czy teraz są jakieś uwagi albo zapytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu 2. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016. Projekt ten uchwały też był omawiany na komisjach. Radni nie wnieśli uwag. Składam zapytanie, czy teraz są jakieś uwagi, zapytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8. Przyjęcie protokołu nr 26/2016 z sesji z dnia 26 sierpnia 2016 roku. Czy Państwo mają uwagi do protokołu? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu 9. Sprawy różne. Bardzo proszę, otwieram dyskusję w punkcie sprawy różne. Bardzo proszę, pani radna Małgorzata Plemarz. Ja się powtórzę, bo ja pytałam pana przewodniczącego przed chwilą odnośnie reorganizacji, no nie wiem, można to tak nazwać, reorganizacji
czy zwał jak zwał, odnośnie likwidacji gimnazjum. Bo akurat no, mam znajomych koleżanek w mieście i tam mnie informują, jakie miasto planuje tam zmiany. Ja się chciałam zapytać pana wójta, czy no wiadomo, że uczniowie z gimnazjum wyjdą, powiedzmy normalnie, ale później powstaną ósme klasy. I czy każda szkoła podstawowa, która jest u nas teraz w gminie, będzie miała ósmą klasę? Na dzień dzisiejszy mamy informację od dyrektorów szkół, że jest możliwość w każdej szkole utworzenia ośmioklasowych szkół. Natomiast no, wiąże się to też z wyższą subwencją światową, czyli mamy dostępny, powiedzmy, w 21 szkole, to jest 180 tysięcy rocznie w każdej szkole, czyli to jest 1 200 000 w skali wszystkich szkół. Natomiast no, odpada ten milion, który płaciliśmy na A czy będą jacyś nowi nauczyciele będą zatrudnieni, czy to zostanie tak, jak jest? Ja powiem w ten sposób, że o tym będą też dyskutować dyrektorzy szkół, albo jest, czyli będzie taka potrzeba. Nie można oczywiście, może pracować, że jest godzin, prawda? Jeżeli będą potrzebni, być może w tej sytuacji, że na przykład kilka godzin, na przykład w każdej szkole, jeżeli w ten sposób mamy 3-4 większe szkół, tak, na przykład ktoś może mieć kilka godzin w tej szkole, kilka godzin w tej. W ten sposób, że ten etat zebrać, żeby to było na wszystkie dzieci na przykład. Jeżeli będzie dodatkowo, bo jest dużo godzin polskiego, czy matematyki, czy WF-u na przykład 24 godziny w każdej klasie, to szlibyśmy w tym kierunku, żeby to było ewentualne zatrudnienie, ale jeżeli będzie konieczne oczywiście, w każdej szkole na szczęście mieć tam etat ewentualnie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan przewodniczący Bartosz Pałek. Na rezerwę minister w ogóle nie przyjmował. Jest to
jest to problem, bo tak, to przedszkole mamy jedno, drugie i te trochę starsze dzieci, jest jakaś alternatywa, tak. Jest problem z tymi młodszymi dziećmi i myślę, że ten problem w związku z tym programem 500+, który tutaj się narastał, bo nie oszukujmy w jakiejś dzieci, to chyba tam powiedzmy jedno dziecko, to sobie myślę, kurde, a może jak sobie biegniemy drugie i będzie to jakaś tam pomoc i przy okazji dzieci wychowają. Ale zaraz za tym pójdzie Wysoka Rado problem. Właśnie dzień, jak rodzice pracują, kto się tymi pociechami nie potrzebuje na zajmować. No. Nie ma mnie to wygląda, że to będzie bardzo często w taki sposób traktują nasze dzieci, bo ich dzieci z miasta przyjeżdżają do naszej przedszkoli i tam kobiety nie traktuje jako dzieci pierwszego sortu, jak to powiedział pan prezes. Prawda? Są traktowane jednakowo, tak samo jak nasze dzieci z terenu. Ale w przypadku do tych młodszych dzieci ze środka słyszałem, że takowe praktyki są opisane. Czy to coś może powiedzieć? Tak, ja to znam, tak zapowiadam tak samo jak pan radny. Natomiast ja mogę powiedzieć tyle, że miasto jest jedyną jednostką prowadzącą żłobek. Pewnie ponosi koszty dotyczące utrzymania, bo to wiadomo, rodzice płacą, ale myślę, że tak to jest, że te wpłaty rodziców nie wystarczają pewnie na utrzymanie całego żłobka. W związku z tym miasto jako jednostka prowadząca ma prawo przede wszystkim przyjmować swoje dzieci, jeżeli są wolne miejsca, wtedy może przyjmować dzieci z innych gmin. To pewnie tak to jest. Tu się ukłania znowu następna rzecz. Jeżeli państwo chcecie, to trzeba podpisać umowę na to finansowanie pewnie. Tak jak do podstawówek, tak jak do gimnazjum, tak jak do pracy do żłobka, bo to w miarę jeszcze wolnych miejsc, bo czy wiadomo, że te miejsca wolne są tu żłobki. Natomiast ten problem jest duży. Ale gdzie my możemy nie budować żłobek? Gdzie byśmy go nie budowali? To nie będzie pasowało komuś, bo jeden z tych końca wsi, komuś z tego, trzeci w tą stronę jedzie. Znaczy, jak się nie zrobię, to tak będzie źle. Panie mówicie, ale dalej jakby drążyć ten temat. Czy nie próbuję? Ale jak dzieci, panie radny, też mimo o czym rozmawiamy, o 10, 20, 50 dzieciach, czy 3, 4, 5, to też to jest skala problemu. Nie wiem. Czy nie byłoby, powiedzmy, ja nie mówię, że już teraz, prawda, ale czy nie byłoby, powiedzmy, nie wiem, warto by było się zastanowić, czy w ogóle istniała taka możliwość, że jakiś przedszkolu tworzyć jeden oddział, nie? Zgadza się, tylko panie radny, jak utworzymy Rokitka, to ktoś, kto mieszka w Miarach, nie będzie z dziecka do żłobka do Rokitka, tak, prawda, bo to nie rozwiąże to problemu utworzenia, trzeba by przy każdej szkole mieć taki oddział wtedy. Wtedy to by było jakieś tam sensowne, prawda? No gmina jest zarządzająca, to tak, panie Wójcie, no ale problem jakby istnieje Ale jakie liczby mieszkańców dotyczy, to też jest ważne. Nie, powiedzieć. No to też jest ważne, bo to jest rynek dysponować, tak. Jest tych dzieci dużo. Zawsze są, tak samo jest to problem żłobka. Problem to jazdy, bo przychodzi do mnie dwie osoby i mówi, że nie ma żadnego autobusu, ale na dwóch osób, które chcą jechać, przeważnie ludzie albo samochodami jeżdżą, albo nie wiem, zabierają się z sąsiadami, jakoś tak jest, że wyjeżdżają. No i dwie osoby też się na przykład u mnie, no, skarżą się, że nie ma czym wyjechać. I dla dwóch osób PPS nieruchomy, to nie jest ekonomiczne, natomiast gdyby tyle dopłacać, żeby autobus wchodził powietrze, też coś tak jest. Dlatego chciałbym wiedzieć, jaka jest skala problemu w tym zakresie. Wtedy możemy myśleć o rozwiązaniu tego problemu, prawda? Bo to jeżeli to są twoje dzieci, wystarczy usługiem. Jeżeli miasto nie chce przyjąć, to nie będzie chciało za pieniądze przyjąć, bo prawdopodobnie nie, że nie chce, tylko że ma miejsca. Miasto działa w ten sposób. Mamy miejsca, to przyjmujemy, a jeżeli mamy miejsca, to nawet piszemy do gminy, że jest potrzeba z tego gminy i czy chcecie partycypować, to przyjmiemy. A tu nawet takiego pisma nie było w tym kierunku. To znaczy, że oni nie mają miejsca. To nie tylko, że nie na wpływie. Prawdopodobnie tak jest. Też bym chciał wiedzieć, jeżeli nie wiem, potrafię na kontakt z tymi miejscami, jaka jest skala tego problemu? Ile tych osób na te miejsca w żłobku korzystało i zostało wypisane? Bo ja wiem, że była taka sytuacja, że jak dzieci były przyjęte, później się zaczęły pojawiać dzieci z miasta, to nasze dzieci zostały wypisane z żłobku. Czyli jakiej liczby osób to dotyczy? Wiele osób jeszcze, pamiętam słowo, panie wójcie, przykładowo tam się melduje, gdzieś w godzinie, jak tym bardziej, ale z tym nie istnieją. Czy melduje się tylko dlatego, żeby powiedzmy tam w jakiś sposób załamać się, bo nie wiem,
powiedzieć żartie. Ten są panie zarejestrowane, no, są protestowane, rozpoznawane nazwisko na terenie gminy, żeby ktoś uwierzył, że pana syna ma miejsca w Wojnowie, mimo iż jest zameldowana w Wojnowie. No, to już wiele czym jest. Wiele czym jest, no, to nie mówię. No, ale to zrobi jest i ja myślę, że ten problem będzie. Będzie, a ja nie mówię, może za dwa lata, może za dwa lata, nie tam będziemy się wydaje, może ten problem będzie większy w stopniu, że tak powiem, odczuwalny i będzie się bardziej zaakceptował i nie pojawił. Powiem w ten sposób, że byli rodzice z przedszkoli zgłaszali na przykład problem, że dzieci są przyjmowane, czy jest problem z przedszkolami, czy szkoły podstawowe, czy się zdarzało, że to będzie problem. Natomiast nigdy mniejszy nigdy nie sprawdzono tego problemu, że konieczne jest opcja miejsca w żłobku, nawet jak nie było tego żłobku miejskiego, żłobka miejskiego, no to nie było takich zapytań, czy ewentualnie, żeby już brakuje dla naszych mieszkańców, czy jest taka potrzeba. Dopiero jak powstał ten żłobek miejski, to się zaczęło gdzieś tak ujawnie, czy są te dzieci do tego żłobka. Musielibyśmy poznać tutaj skalę tego problemu. Może jak określić powody do zebrania, ale nie jest zorganizowane, to może takich głosów. Usłyszeli, też uczestniczyłem w tych zebraniach wszystkich w miejscowościach. Członka nie poruszył, prawda? Były różne tematy poruszane, natomiast żłoby się nie mówiło. Wynika to też z tego, że w gminie jest troszkę inaczej, że te rodziny często są wielopokoleniowe. I gdzieś tam jakaś mama na emeryturze, czy ktoś jest, to dziecko zobaczy, no ale mama, powiedzmy, rodzicom jest na emeryturze i gdzieś tam się tym dzieckiem zajmie, czyli jest, pracuje w rolnictwie, na przykład to aż ten czas jakoś inaczej poukładany i być może z tym się wiązało, że nie ma tego... Tak, a gdzieś się bardziej wyzwolony i bo chciał awansować. No ale nie chcę, ale tu nie ma babcie, proszę. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko chciałbym tak ad vocem dołączyć się do tej dyskusji, która tutaj pan radny i z panem wójtem. Proszę się postawić w naszej sytuacji. Jak my byśmy wybudowali żłobek, na pewno byśmy najpierw swoje dzieci, jeżeli by było wolne, dlaczego nie? Dlaczego ma, my byśmy mieli więcej dokładać, jeżeli ktoś by mógł partycypować w kosztach. Zawsze to jest dla samorządu tego, który głównie utrzymuje jakiś obiekt, czy jakąś szkołę, czy przedszkole, czy żłobek, jest to duży plus. I ja, a z tego co ja słyszałem, to jest to przynajmniej dwukrotnie za mały żłobek na teren samego Wojnowa, na potrzeby miasta. Zainteresowanie jest no, bardzo duże tym żłobkiem. Dobrze, przechodzimy pan radny. Pytanie. Jeżeli pan może mi odpowiedzieć, to członkowie koła wędkarskiego z Kolejnowa zadali mi pytanie. Podobno w ostatnim momencie dostali jakieś takie wypowiedzenie z łowiska, z Rokitek, z tej zbirowni. Chcieliby wiedzieć, co to się dzieje, że w ciągu dwóch tygodni mają zrezygnować. Ja oczywiście nie jestem tym sportowcem, ale muszę im coś odpowiedzieć, jeżeli to nie jest. Oczywiście, panie radny, myślę, że pani naczelnik chodzi, żeby to więcej miał do widzenia, natomiast sytuacja jest taka, że miała miejsce fikcja tak naprawdę, bo oni byli niby w dzierżawie, mieli to obielisko, które ma pan Rokitka, natomiast oni sami w 2014 zrezygnowali z tego. W 2012 napisali pisemną rezygnację. Nie płacili podatku za to, tak? Czyli to jest jakby usankcjonowanie tego, o co oni wnieśli, bo nie naszego 2012 roku, to nie było usankcjonowane decyzją. Tak, i oni mieli pisane użytkowanie na tych wodach. I w momencie, kiedy gmina podpisała umowę dzierżawy z panem Jowem, to oni przestali płacić podatki. Napisali pismo, że w związku z tym, że dzierżawy to nie odpowiadają użytkowanie i proszą o zwrot nadpłaconego podatku, bo to oni no,
zeszłego roku dostali zwrot podatku. I taka sytuacja trwa od 5 lat. Tak. I po prostu w tej chwili my po prostu dokumenty prostujemy, żeby to było zgodnie z Ja tylko mam problem, że Państwo są różne reakcje. Twierdzą, że właśnie tak, tutaj jest powiedziane, że w 2014 roku, że gmina nie powiedziała, ale zostały po drugiej stronie. Ale nic nie mówili o tym, że nie, to jest inny standard. Czyli właśnie tutaj mówimy może dwie sprawy. Jedno to jest łowisko, które dzierżawi związek, sandaż, to oni to dzierżawią, z tym się nic nie dzieje. Natomiast to drugie, które dzierżawi pan Jo, tam nie ma. Ryby, bo tam się ludzie kąpią, tak przeważnie, nie wiem, sam. Pan przewodniczący wie, czy tam ktoś łowi ryby na Jo? No, no mówią, ale to jest takie, no, bo towarzystwo sandaż, tak, a nas mniejszy z gruzda. Oni płacą podatki, dzierżawy, wszystko. No, bo tam sobie łowi. Czyli tam jest to łowisko, natomiast tutaj z tego co wynika z dokumentów w 2012 roku zrezygnowali z dzierżawienia tego akweru wodnego. Dodatkowo jeszcze wyciągali zwrotu podatku, a tego, że podatku nie płacą. Czyli ta decyzja, która teraz wyszła, to jest tylko usankcjonowanie stanu prawnego, który jest na dzień dzisiejszy. A nie, że ktoś im to zabiera, bo tego nie mieli de facto. Chyba, że mieli, a nie płacili. Tak, a oni po prostu ktoś tam łowi ryby, ale to tylko z tych zasad Polskiego Związku Wędkarskiego, że na wodach no, po prostu niczyich czy innych czy coś. Według tego każdy ma prawo do połowu wędrowania. Bardzo proszę, czy jeszcze są chętni do dyskusji? Nie widzę, to szanowni państwo, pozwolicie, że mamy dwa pisma. Pierwsze pismo jest od pana marszałka województwa dolnośląskiego z zaproszeniem na drugi Dolnośląski Kongres Samorządowy Edukacja, Gospodarka, Przyszłość, który odbędzie się 12 października 2016 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym Ciechami Stulecia. Gościem specjalnym będzie pani minister edukacji narodowej, pani Anna Zalewska, to jak właśnie ktoś chciałby o oświacie więcej się dowiedzieć, to mógłby. Pismo jest dostępne, jeżeli ktoś by chciał poznać szczegóły, jest dostępne w biurze rady. Jeżeli ktoś by nie wiem, chciał z państwa radnych wziąć udział, tak jest, bardzo prosimy. Następne pismo jest od wójta gminy Złotoryja, pani Marii Leśnej. Szanowni państwo, rozmawialiśmy już na ten temat na komisjach stałych Rady Gminy. Tu część może państwa sołtysów nie wie, o co chodzi. Ja przeczytam, bo to jest naprawdę bardzo ważne pismo. Gmina Złotoryja zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości udzielenia wsparcia finansowego przeznaczonego na likwidację skutków pożaru komunalnego budynku wielorodzinnego w Nowej Ziemi. Pożar, który wybuchł w nocy z 19 na 20 września bieżącego roku, sprawił doszczętnie dach i górne piętra budynku. Mieszkańcy ewakuowani z 22 lokali są obecnie ulokowani w większości u swoich rodzin. Kilku rodzinom wynajęto pokoje w schroniskach i agroturystyce. Jest to jednak stan tymczasowy. Docelowo gmina musi zabezpieczyć lokale dla wszystkich poszkodowanych. Istnieje zatem konieczność zgromadzenia środków finansowych na sfinansowanie szerokiego frontu nowo budowlanych związanych z ewentualną odbudową spalonego budynku, jak też remontów przystosujących inne lokale do celów mieszkaniowych. Rozmiar szkód oraz wielkość środków finansowych i koniecznych do zabezpieczenia lokali mieszkalnych Pogorzelcom przerasta możliwości finansowe gminy. Dlatego gorąco apeluję do wszystkich, którzy chcą i mają możliwość przyjścia z pomocą, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem.
Mam nadzieję, że z Państwa udziałem uda nam się wspólnie przywrócić te rodziny do pełnowartościowego życia, a dzieciom wyrównać stratę, jaka jest utrata rodzinnego domu. Wychodząc naprzeciw poszkodowanym rodzinom, których marzeniem jest odzyskanie swoich mieszkań, zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie finansowe umożliwiające udzielenie jak najszybszej pomocy. Każda udzielona pomoc w znaczny sposób zniweluje skutki zniszczenia spowodowane pożarem. Podpisany wójt gminy Złotoryja, pani Maria Leszka. Szanowni Państwo, ja tutaj jako starszy radny, może nie wiekiem, a stażem, przypominam sobie rok 2000, w którym nasza gmina ucierpiała z powodu gradobicia. Wtedy inne gminy, inne miejscowości, nie będziemy dochodzić do tego, czy w tym była gmina Złotoryja, bo to nie ma najmniejszego znaczenia, ale tutaj razem z panem wójtem i większość radnych, czy z wszystkimi radnymi, którzy brali udział tutaj w naszej komisji przedsesyjnej, stwierdziliśmy, że taka pomoc należy się. I jesteśmy skłonni tutaj, że pan wójt za naszym tutaj przyzwoleniem 10 tysięcy złotych przekazać na konto odremontowania, wyremontowania tego budynku. Jest to 22 rodziny naprawdę, tam są dzieci i pamiętając to, co się stało w Bogatyni, gdzie nasza gmina tak samo pomagała, czy prywatnie mieszkańcy i pamiętając na uwadze, że nam tu pomagali w czasie gradobicia, myślę, że to jest tutaj słuszne i konieczne. Bardzo proszę, pan wójt chciał jeszcze tutaj coś dołożyć. Nie. Ja tylko powiem tyle, pani przewodnicząca Wysoka Rado, że jeżeli jest taka wola Rady, to my przekażemy te pieniądze. Konieczna będzie uchwała do tej sprawy najbliższej sesji. Pani skarbnik już się kontaktowała ze skarbnikiem z gminy Złotoryja i oni chcą kupić mieszkanie, czy mieszkania, dwa mieszkania. Zbierają te pieniądze, są tu na wydatki inwestycyjne. To trzeba też, żeby się to przekazać na wydatki inwestycyjne. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni coś chcieli, czy może, no nie wiem, czy ktoś jest przeciwny, czy jeżeli nie widzę, to bardzo bym, tutaj byśmy prosili, że jeżeli nie ma sprzeciwu, to bardzo byśmy prosili pana wójta i tutaj, żeby przygotować taką uchwałę czy w projekcie budżetu zmiany na następną sesję, byśmy takie wnioski przekazali. Nie ma sprzeciwu, bardzo się cieszę. Przypominam także, szanowni Państwo, o spotkaniu 12 października o godzinie 14 w środowiskowym domu samopomocy na ulicy Sobieskiego. Tam mamy zwiedzić to. No, kto z Państwa radnych nie musi wolnego brać z pracy, to bardzo byśmy też serdecznie w imieniu pani dyrektor zaprosili. Tak samo państwa sołtysów. Tutaj właśnie pani Jola informuje, że jeszcze będzie wykonywać telefony do państwa sołtysów, tak, z informacją taką. To bardzo by było fajnie, żebyśmy tam poszli zwiedzić, zobaczyć, jak wygląda teraz środowisko. Przypominam, 12 października o godzinie 14 ulica Sobieskiego, chyba 5, jeżeli prawie. Panie Przewodniczący, to dopowiem tyle, że w tym domu, w tym sklepie jest 80%, może mniej więcej, mieszkańców gminy Chorów. Na dzień dzisiejszy jest 55 uczestników, a w tej chwili będzie powiększona liczba do 60, czyli maksymalnie to może być więcej niż 6, nie może być. I no też jest taki apel, proszę Państwa, prawdopodobnie może Państwo znacie swoje miejsca, są do takiej pomocy wymagają. To będzie nabór na te wolne miejsca, dlatego też myślę, że warto się spotkać i o tych sprawach porozmawiać. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze chętni
do dyskusji w sprawach, w punkcie sprawy różne. Nie widzę. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 27. sesję Rady Gminy Chojnów. Dziękuję bardzo.